Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina, Powrót Białego Wilka. Nagrywam ten odcinek drugi raz, ponieważ w tamtym nie nagrał się dźwięk. Teraz sprawdzę, czy mikrofon jest włączony. Jest włączony, także powinno się wszystko nagrać, miejmy nadzieję. Jak się nie nagra, to po prostu pizgnę czymś o ścianę. Ale wracając do gry, mieliśmy dzisiaj... w poprzednim odcinku. Stanęliśmy przed wyborem, czy wybrać to. Wiem, co wybrać, ponieważ... już wtedy wiedziałem, co wybrać, to po prostu teraz wybierzemy. Zostaje z Wesemirem, zajmiemy się przerazą? Nie, w tamtym let's playu była przeraza, więc teraz będzie laboratorium. Ministris, laboratorium jest ważniejsze. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga, Savola aktywował zaklęcie, zaraz coś się wydarzy. Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. Musimy chronić laboratorium. Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. Okej, nie wiem, czy zauważyliście, ale nawet początkowa zbroja Geralta jest trochę zmieniona. Zmienione są ogólnie modele postaci. No, Triss jest zmieniona, to raczej już ja mówiłem w pierwszym odcinku, ale mniejsza o większe. Co my tu mamy w ogóle? Mamy sznyt szynko, dobra. Jaskółka, regeneracja żywotności. Możemy tutaj sobie wrzucić w hotbara. Nadal nie mam pojęcia, jak się używa tego tutaj. Tak jak wiecie, żeby pod jeden przycisk, czy da się w ogóle pod przyciskiem to aktywować, nie mam pojęcia. W każdym razie, ty, ale... Hydragenum jest niebieskie? Dziwnie to teraz wygląda, ale okej. Jagody, osełka do miecza. Niby mógłbym tego użyć, ale po co? Dobra, lecimy. Nie ma co mi trężyć. Czas zabić paru synów. Dzień dobry. Gdzie jest wasz fąfel główny? Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Okej. Trzeba go zabić. Nie doceniła mnie. Teraz energia moich ludzi mnie wzmocni. Walka wygląda w ten sposób, że najpierw trzeba tych tutaj kolegów zabić, bo oni będą stanowili dla mnie problem. Bo on bierze sobie generalnie siłę właśnie z nich. O, a jeszcze tamten. Oba, jest poskładany. Okej. Okay. Muszę biec do laboratorium, okej. Okay. Wszystko w porządku? Jesteś cały? Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Ważne, że Savola gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Triss w laboratorium. Tak, ruszajmy. Jak to dziwnie brzmi, pani Triss, kurde. Mówi, wiecie, wszyscy mówią do niej po imieniu, wiesz, Triss, a ten pani Triss, kurde, jak to dziwnie brzmi, ale okej, fajnie, fąfel, dobrze.
Triss, czekaj na mnie, pomogę ci, bo ty sama to nie dasz rady. Znaczy, dasz pewnie rady, ale wiesz, tam na spokojnie, bez jakichś tych, bez fajerwerów z dupy, ogarnij. O, Triss nie dała rady, no to szkoda. Plądrują laboratorium. Ten drugi mak jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! Dobra, czas skopać parę dup. No, o należy się. Tym to się należy. Dobra, to w ogóle się regeneruje coś? Co to jest? Moment, to się tak robiło. Grom, zwiększa zadawane obrażenia, szansa parowania. Dobra. Mamy nowy poziom, ale nie mam za bardzo jak medytacji włączyć. Więc trzeba przeboleć niestety. Trudno. Znalazłem. Teraz mamy już wszystko. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Wiedźmini odbijają pociski w locie. Sprawdźmy. Leo, stój! Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to pójdę. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć! Wesemirze, Leo nie żyje. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. Matko, jakie ty masz ręce, chłopie, ja! Żylaste, jak ja. True story. Dobra, mamy teraz rozdział punktów, talentów bardziej. Co ja wtedy rozdzielałem, już nie pamiętam, ale na pewno dałem w siłę dwa razy. To jestem tego pewien. I chyba wytrzymałość, bo to energię dawało, regenerację energii i ta. Pozręczność jakaś taka średnia się wydawała. Niby atak, unik, to ten, ale jakoś tak kurna nie pasowało mi. Znaki, bo to jednak regeneracja znaków nam się przyda, a wiecie, to jest zawsze tak dosyć konkretnie. Jak znakiem się przypieprzy, to jednak jakieś tam obrażenia będą. Jeśli ktoś tam nie jest zbyt odporny na ogień. Jeśli ktoś jednak nie jest tam jakiś zbyt odporny na ogień, a pieprznie się odpowiednim znakiem, to można go dosyć konkretnie zranić. Także myślę, niezła opcja. Co my tu mamy? Mchy i trawy. Od samego zapachu kręci się w głowie. No, masz rację. Też kiedyś leżałem na tym stole. W ogóle nie zainstalowałem tego. Brakuje tylko maga, który by to obsłużył. Moda, który dodaje pochwy na miecze, ale nie wiem, czy on jest taki jakiś użyteczny, w sensie, czy on jest faktycznie potrzebny, nie mam pojęcia. On jest dosyć fajnym rozmaiceniem, ale
Kurde, czy to faktycznie jest aż takie potrzebne? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, w każdym razie stąd musimy teraz wyjść, znaleźć lekarstwo dla Triss, a raczej składniki lekarstwa dla Triss. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Zrozumiano. Idziemy teraz... Wyprzedziłem trochę fakty, wcześniej powiedziałem o tym eliksirze. Ale no, tak jak widzicie, no trzeba ten eliksir zrobić, nie? No właśnie, no właśnie, mówiłem o tym. Tu raczej chyba nic nie ma. Bo ja tu szedłem, nic tu nie było, nie? Dobra, spoko. Szkoda tylko, że Wiedźmin na przykład nie może biegać. Na przykład taki eliksir, tak jak w Gotiku było, że łykasz eliksir i możesz biegać. Szkoda, że tego w Wiedźminie nie ma, no ale trudno. A skąd wiem? No, po prostu wiem. Niektóre rzeczy zapadają w pamięci. Tam kiedyś oglądałem chyba jakiś let's play z Gotika. Jedynki bodajże. No właśnie. Także co mamy teraz zrobić? Musimy pójść do głównej sali, zorientować się, o co tutaj właściwie chodzi, co tu się dzieje. No, to pierwsza rzecz. Cześć, Lambert. Co słychać? Strasznie mi się podoba model postaci Lamberta. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Gdzie znajdę alkohol? Podstawowe pytanie, które zawsze trzeba zadać, nie? Na każdej imprezie. No dobra. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. Dobra. Bywaj. Wiem, gdzie znaleźć alkohol. Alkohol to jest właśnie biała mewa. To jest taki konkretny dosyć alkohol, to jest najlepszej jakości alkohol. W sensie do tworzenia eliksirów. To jest specjalny taki, wiecie, taka specjalna mieszanka, w której można każdy eliksir zrobić. W sensie eliksiry wyglądają... Myślę, że wiedźmini zawsze lepiej machali mieczem niż pędzlem. No. W sensie nie na... Bo jest kilka rodzajów alkoholi. Słabej jakości, średniej i takiej dobrej jakości. Chyba takie trzy typy były. No i biała mewa to jest alkohol dobrej jakości. To jest ta najlepsza jakość, jaką można mieć, jeśli chodzi o typ alkoholu. Woda. Z wody się najczęściej na właśnie też robi eliksiry. No ale to jeszcze zależy, jaka woda, nie? Bo jakaś taka za 5 zł z Tesco, to nie. To z takiej to nie zrobisz eliksiru. Co najwyżej możesz... A, pokazuje mi na górnym piętrze już tych. Dobra. Co najwyżej możesz sobie... No, przeczyścić kibel taką, a to też tak średnio, bo to się średnio nadaje, badziewie do badziewia. I po prostu, ze słabszego alkoholu można zrobić właśnie białą mewę i biała mewa już się nadaje do zrobienia jakiegokolwiek eliksiru, bo już, tak jak wam wcześniej powiedziałem, o Jezu, jaki kurde fifny szczur, ja, dobra. Biała mewa się nadaje, inne alkohole to już zależy, jeśli alkohol lepszej jakości to faktycznie można z niego coś zrobić. Niektóre eliksiry potrzebują jakby więcej składników, inne mniej. Im lepszy alkohol, tym więcej składników można wrzucić do eliksiru. O to chodzi, w sensie to mieszanie, nie? Tylko teraz tak, gdzie były schody zawalone?
Schody zawalone były tutaj, czyli tutaj nie mogę wejść. Do laboratorium nie mam po co wchodzić, czyli to trzeba tam kuchnią przejść. Trzeba przejść na górę i znaleźć odpowiednie składniki do eliksiru dla Triss. Eliksiru leczniczego. Wszystkie składniki wiem, gdzie znaleźć. Po prostu trzeba latać po tych górnych piętrach i szukać. No to jest proste. Jeszcze mnie trzyma ten eliksir. Także obrażenia mam sporo większe, jeśli chodzi o taki ogół. Także dosyć mocne bęcki będą dostawali bandyci, ale dobra. A, i te eliksiry teraz zauważyłem, ten jak się położył. Na Jezusa trochę, ale dobra. Ty, wszystko w porządku? Jak? Czekaj chwilę. Jak mu się ta ręka wykrzywiała? O co mu chodzi? Co tu się stało? Jezu, jakie glisze. Dobra. Te eliksiry dosyć długo mają dosyć konkretne działanie, bo patrzcie, tu jeszcze zostało 4 godziny, a jakiś czas temu ten eliksir wypiłem, więc myślę, że picie eliksirów w tej grze będzie dosyć fajne. I nawet się zastanawiam, czy by nie zmienić poziomu trudności na wyższy teraz. Bo tak jak patrzę, to faktycznie będzie zbyt prosta ta gra. A jakby ją sobie trochę utrudnić i faktycznie tych osałek na miecze używać. Tylko nie wiem znowu, czy gra nie będzie wtedy za trudna. Znaczy wiecie, bo da się zedytować save'a, żeby zmienić sobie poziom trudności na cięższy. I myślę, że póki jest jeszcze okazja... A, zmienimy na ten. Póki jest jeszcze okazja, to trzeba to zrobić. Bo później... Nie będzie sensu, jak już jakiś tam kawałek gry przejdę. Ja, prawie całe życie jedną kombinacją mu zjechałem. Dobre to jest. Tam jest jeszcze bandyta. Nie wiem, w tym odcinku jeszcze nie będę nic kombinował, ale w następnym to już się zastanowię tak dosyć grubo, czy faktycznie czegoś tam nie utrudnić sobie, bo teraz to jest troszeczkę za łatwo. No tak, ten bandyta salamandry faktycznie był tamten mak raczej, ten jak mu tam było? To jest nieznany eliksir, aha. Ten Max Salamandry faktycznie był dosyć ciężki, ale to jest początek gry, nie? Jeszcze nie masz żadnych ani pieniędzy, ani nie masz gdzie zapasów kupić, nie masz niczego. Więc teraz mogłoby być ciężko faktycznie na początku wystartować. Ale jakby, jeśli tak sobie podsumujemy, to później w grze pieniędzy dosyć dużo masz, bo faktycznie masz dosyć dużo pieniędzy w tej grze. Więc... Myślę, że ogarnięcie czegoś w stylu utrudnienia sobie rozgrywki nie byłoby wcale takim złym pomysłem. Bo dosyć ciekawie by się grało wtedy. Wtedy były znaki, eliksiry i osełka na miecze. Do mieczy, to znaczy, konkretnie by szły, nie? I się teraz tak zastanawiam, bo skoro i tak znam tę grę, to ona będzie łatwa teraz. To się zastanowimy, zobaczę. Ja tam pomyślimy, najwyżej właśnie mówię. Edytuję sobie to jakoś w save'ie. Tak wiecie, nie, że będę dodawał sobie przedmioty, po prostu sobie utrudnię grę. Myślę, że do takich rzeczy można jakichś takich półlegalnych sposobów używać. Bo to jest jak najbardziej okej. A że nie można sobie normalnie w grze zmienić teraz poziomu trudności, bo tylko na początku był wybór poziomu trudności, no to cóż. Ale dobra, jeszcze się zastanowimy. Może gra mnie będzie aż tak gnoić za niedługo, że aż mi się odechce tego trudniejszego poziomu, ale to zobaczymy. Wracając do tematu Wiedźmina. Dzień dobry, czy jest tu coś ciekawego? Patrzę. Najlepszym wyznacznikiem, czy jest gdzieś wróg i czy chcecie coś udupić, ty! Dlaczego medalion nie drga? O co to chodzi? Elo, halo. Medalion powinien drgać. Co się dzieje? Ja nie wiem, co się dzieje. Kurde. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy to będzie działać, czy to przez tego moda, no bo jeśli to... Ten to trochę lipa, bo ten medalion powinien się chociaż kołysać jak... A nie, bo on tylko potwory wykrywa, a to ludzi nie wykryje. No to faktycznie, to ma sens już teraz. To już czaję, o co chodzi. Pokój wieczorny, co my tu mamy? Mamy komodę. No i w zasadzie tyle rzeczy ciekawych i ciekawszych. Bierzemy jakieś tam rzeczy. Nawet nie czytam, co to jest. Na początku gry przydaje się wszystko, żeby chociaż sprzedać i pieniądze z tego mieć, nie? Przydaje się po kolei wszystko. Co my tu mamy? Przeraza. No na pewno mamy księgę, którą warto by było przeczytać. Kurczak, woda w butelce, kamień szlifierski. O, to już nie jest osełka do miecza, bo to o 10 zwiększa, to zwiększa o 20. Teraz sobie wyobraźcie, że wypiję... A, są jeszcze eliksiry, które zmniejszają to tutaj, bo to jest toksyczność. Jeśli toksyczność dojdzie do zbyt konkretnego poziomu, to nasz Wiedźmin więcej szkody niż pożytku będzie miał z pitych eliksirów. Po prostu. Tam później można jeszcze tam kombinować, jakoś tam chyba... Że eliksiry mniej chyba tam tego...
mniej toksyczności dodają, były takie jakieś rzeczy. Są, ale to dopiero później w grze, także nie ma się co napalać na razie na to. Dobra. Pamiętam, że jak wtedy przechodziłem grę... O, tu jest jeszcze, no, bo coś mi brakowało, mówię... Wcześniej przecież... Wrażenie 1.6, no dobra. Mówię, wcześniej przecież było tak, że miałem, że jedną broń musiałem tu zostawić, bo było tak nie za bardzo, bo nie miałem miejsca w ekwipunku i tutaj teraz nie ma, no jest. Dobra, mamy wszystko. Mamy calcium equum i mamy białą mewę razy 2. Dobra, czaję. Teraz tylko trzeba wrócić, zmedytować się, sporządzić eliksir i tyle. I nie, jeszcze jedna rzecz była do sprawdzenia chyba. Tylko nie wiem, czy to było tu, to było tu. Tutaj to było. I można było na górę pójść. Znaczy tam nie trzeba w tym momencie pójść, bo i tak będziemy tam szli. A dlaczego to zobaczycie? Nie będę zdradzał w tym momencie. Ale no, pójdziemy sobie już teraz zebrać wszystko, żeby tutaj nie latać później z dupą wszędzie. I nie pchać dupy wszędzie tam, gdzie nie trzeba. I nosa też. Także, dobra. Na dół, tędy nie przejdę, bo są schody zawalone. Na parter. Myślałem, że się wrogowie odnowili, ale nie. Ja się zastanawiam, jak tu z expem jest. Punkty doświadczenia. 3000 punktów doświadczenia. Aha, to niecałe 300 już mi potrzeba do następnego, czy jak to jest? Chyba tak, chyba w ten sposób. Dobra. Nie w tą stronę, oczywiście. Czy ja będę się starał jak najwyższy poziom wbić tutaj, czyli będę tłukł wszystko jak leci, żeby nabijać poziom, bo to jest jednak, wiecie, przydatne. Im więcej będę miał punktów, im więcej będzie mój Wiedźmin rozwinięty, im bardziej raczej, tym będę miał łatwiej grać. Więcej punktów, więcej upgrade'ów będę miał do postaci, wiecie o co chodzi. Nie będę wykonywał samych zadań fabularnych, ale też poboczne. Poboczne wszystkie będę się starał wykonać. Więc tu też się nie martwcie, wszystko wam pokażę, spokojnie, będzie kompletny let's play. A jak macie jakieś skargi i zażalenia, to możecie w komentarzach napisać. Jak najbardziej posłucham i jestem zainteresowany i dziękuję za wszelkie komentarze. Lambert, mam wszystko. Witaj ponownie. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie i mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Dziękuję. Od razu sobie ją przeczytamy. Czy dostałem ją do ręki, czy po prostu się jej nauczyłem? Biała mewa... O, srebrny pięści z bursztynem. Tu w ogóle szafi można to sprzedać i dosyć fajną kasę z tego ukuć. Czyli fajnie. Dobra, przeraza, to czytałem, będzie można to sprzedać. Wesemir, witaj! Ach, ciężko było. Na górze zastałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta. Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu. Ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem. Nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź tę zbroję i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. Dobra, warto jest, tutaj w tej grze są książki traktujące na temat określonych potworów. Warto jest na początku każdego rozdziału, rozdziałów jest kilka. Nie będę mówił ile konkretnie, żeby tam... warto jest na początku każdego rozdziału, jeśli macie... O, biorę. Nie mogę? Co tu chodzi? Czekaj, co tu jest? Wiedźmiński miecz stalowy. A, miałem zardzewiałem. O, to miecz, a taki do dupy był. A, dobra. Szkoda, że nie mogę go wziąć do ekwipunku i sprzedać, no ale trudno. O, mi się przypomniała jedna rzecz o mieczu, ale z Lambertem chyba pogadałem. Eskel, dobra, palenisko. Mogę tutaj skorzystać? Mogę, dobra. Rozdzielę punkty. W ogóle była taka opowieść, nie wiem czy to opowieść można nazwać. A nie, tu już rozdzielałem przecież. A no to luz, to nic się nie stało, dziennik.
niepotrzebny. Alchemia. A, bo muszę jeszcze przecież ten, dobra. To musimy iść na dziedziniec. Pazur przerazy wziąć i wtedy można coś tam ogarnąć. W ogóle dostałem to jaskółcze ziele? Dostałem, dobra, Rebis Nigredo. Co miałem powiedzieć? A, była taka pewna, nie wiem z czego to jest, także wybaczcie mi. Ale ktoś kiedyś Geralta zapytał o jego miecze, bo generalnie Wiedźmin ma dwa miecze. Jeden srebrny, drugi żelazny. Czy stalowy, nie żelazny, przepraszam, stalowy. Srebrny jest na potwory, ponieważ srebro rani potwory, a drugi jest stalowy na ponoć ludzi. Ktoś kiedyś zapytał Geralta o te miecze, nie? I mówi tam, panie, czy to prawda, że miecz srebrny to je na potwory u Wiedźmina, a stalowy to zaś jest na... Czekaj, substancja specjalna... Dobra. Że stalowy to zaś jest na ludzi, a on powiedział, że nie, mylisz się, oba są na potwory. A wiecie, że ludzie też są potworami, tak wyjaśniając. Dobra, idziemy skręcić lekarstwo. I to wszystko się z tym uporać. Nadal mam, kurde, ten eliksir. Ile on jeszcze będzie trwał? Jeszcze 2 godziny, patrzcie, jaki trwały. W ogóle jeszcze, tutaj są specjalne takie składniki. Tutaj, ten Nigredo, nie? Generalnie jest 6 głównych składników, takich, z których kręci się eliksiry. Jeden, no to są te składniki unikatowe, to takie, wiecie, to czy to na przykład oko przerazy, czy coś w tym stylu. No to generalnie są oko przerazy. Brązowy talent za ten eliksir. Można skręcić eliksir, który doda nam brązowy talent. Ale są też jeszcze specjalne składniki, takie jakby drugorzędne. Tutaj na przykład Rubedo, Nigredo. Jest jeszcze jeden. On to jest taki biały, chyba z tego co pamiętam, składnik. Nie pamiętam jak się nazywał. Ale w zależności od tego, jakich składników użyjemy do skręcenia eliksiru, bo eliksiry potrzebują określonych, czy to ileś tam rebisu, czy to witrolu i tego typu rzeczy. Zależnie od tego, jaki będzie ten drugi składnik, czyli na przykład jak będzie więcej Rubedo, czy będzie po prostu będzie Rubedo, nie? W tych więcej, to na przykład eliksir drugą taką jakby pasywną, powiedzmy, umiejętnością, czy takim efektem eliksiru będzie to, że Geralt będzie dzięki temu eliksirowi odnawiał sobie życie. Nigredo to bodajże były obrażenia, białe to chyba była zmniejszona toksyczność, z tego co pamiętam. Tylko nie pamiętam, ile trzeba było w składniku, żeby to aktywować, ten pasywny efekt. Czy to były 2, czy to musiały być same czerwone? Tak, chyyba musiały być same te, tak, w ten sposób. I wtedy po prostu mieliście, wiecie, tam zwiększone obrażenia, żywotność, czy też toksyczność zmniejszoną. Mogę się, kurna, położyć, dziękuję. Coś mi się zawiesiło. Dobra. Kręcimy, lekarstwo dla Triss, proszę cię bardzo. Jak widzicie tutaj Rubedo, to jest na czerwono zaznaczone, ponieważ to jest drugim składnikiem, jakby tym drugorzędnym jest właśnie Rubedo. Prawda? Tu jest Nigredo. No i w ten sposób to wygląda, co ja wam będę tłumaczył. Ale wydaje mi się, że sam musi być, na przykład same czerwone, nie może być innego składnika. Czyli jak masz same czerwone, nie może być czarny i nie może być też biały w innych składnikach, tak mi się wydaje. Później będziemy mieli tyle tych wszystkich rodzajów, wiecie, magicznych tych, znaczy magicznych, tych pierdół takich, że to tak naprawdę, mam jakiś alkohol konkretny, to bym sobie od razu wypił ten eliksir. Nie masz wystarczającej ilości składników. Co ja nie mam? Mam białą mewę, no to okej. Nie mam, aha, nie mam żółtego, nie mam Quebriczu. Nie, a co ja mam właściwie? A, nie mam żadnych składników alchemicznych, to już wiadomo, dlaczego nie mogę skręcić tego eliksiru. Dobra, później skręcimy. To co, z Vesemirem mam gadać, czy z kimś innym? Tak? Czy oprócz nas są jeszcze inni Wiedźmini? Kiedyś były jeszcze 2 wiedźmińskie szkoły, ale już dawno o nich nie słyszałem. Wszystkich, o których mi wiadomo, już poznałeś, z wyjątkiem Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę nikt z nas nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kermoren, ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie i zabrał się za ćwiczenia. Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. Chciałem o coś spytać.
pytaj. Kim był Leo? Sierotą, jakich setki można było znaleźć w rynsztokach po wojnie z Nilfgaardem. 6 lat temu przyjąłem go do terminu. Przykro mi. Odzyskamy nasze tajemnice i znajdziemy morderców Leo, choćby uciekli na koniec świata. Chciałem o coś spytać. Dobra, przepytamy go trochę, bo warto by było. Wspominałeś, że już kiedyś broniłeś Kaer Morhen. Tak, dawniej Kaer Morhen było pełne życia. Na stałe mieszkało tu 15 wiedźminów. Przygotowywali i trenowali chłopców mających przejść próby. Tylko oni znali tajemnicę przemian. Na zimę do warowni wracali wiedźmini ze szlaku. Ci, którzy nie znaleźli swojego miejsca wśród ludzi. Przed bitwą w Kaer Morhen przebywało 23 wiedźminów i 40 uczniów. Mało. Cholernie mało, wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło. Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do wiedźminów. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjudzał ich szczół tłuszcze. Rozdawano nawet ulotki, wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny. Przez przypadek przeoczenie. Nie oszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Przejdź się po murach, wilku. Opatrz na szkielety. Może znajdziesz ulotkę. Kiedyś były ich setki. Przeczytaj ją i zapamiętaj. Jako przestrogę, do czego zdolni są ludzie. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Masz jakieś podejrzenia, kim byli napastnicy? Nie. Choć obecność czarodziejów świadczy, że to nie byli zwykli bandyci. Przeszukaliśmy zabitych. Jedyną wskazówką są brosze w kształcie salamandry. Mieli je wszyscy. Czuję, że nadszedł dla nas ciężki czas. Bywaj. Okej, wszystko ogarnęliśmy w takim razie. Teraz trzeba iść. Co więcej o tajemniczym Wiedźminie Berengarzem. Będziemy musieli się dowiedzieć o tym fąflu jednym, którego nikt nie zna, nikt nie widział i nikt o nim nie słyszał. Gdzie ja mam teraz zanieść ten eliksir tak naprawdę? Ktoś wie, czy nie? Bo ja nie mam pojęcia. Co mam tam iść do tej Triss, czy coś? Ja nie wiem tak naprawdę. Zobaczmy, co mamy w dzienniku tak naprawdę o tym. No Jezu. Kliknij. Dziękuję. Vesemir, zadania. Obrona. Muszę się rozejrzeć po zamku i sprawdzić, czy wszyscy pozostali mają się dobrze. Eliksir dla Triss. Do pokoju Triss na piętrze. Powinieneś sprawdzić, czy wszyscy mają się dobrze. Dobra, Vesemir jednak ma się dobrze. Luzik. Reszty nigdzie nie widzę. Więc lipnie. Czekaj, to tutaj było zawalone? Tutaj było zawalone, czyli tutaj nie mogę pójść. Może w laboratorium ktoś jest. Jednak muszę chyba pójść tam, sprawdzić, czy ktoś tam jest. Czy nikogo tam pewnie nie ma i będę chodził jak idiota. To jest, powiem wam, możliwe. To jest możliwe. Dobra, tam w przykręgu nikogo na pewno nie będzie. Tu może w tej głównej sali ktoś będzie? Tu jest pusto. No nie, no dupa, no nikogo nie ma, no to super. Straciłem czas tylko wchodząc tutaj. Idealnie. Wybornie, po prostu wybitnie. Bank Parter. Dobra, czyli co, na górę do Triss, nie? Bo ja tu nie widzę, gdzieś ci wszyscy wiedźmini poleźli. Trzeba teraz chyba do Triss pójść, dać jej lekarstwo. Nie pamiętam, żebym kiedyś wykonywał to zadanie ze sprawdzeniem, czy wszystko u wszystkich w porządku. Nie wiem, wszyscy poznikali. Wcześniej tutaj byli, a teraz gdzie oni są? A cholera wie. Siedzieli niby tutaj, ale teraz ich nie ma. Jestem ciekawy. Pokój Triss, pokój Triss, pokój Triss był chyba... Na pierwszym piętrze, chyba tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, dobra. Pierwsze piętro. Pokój może tutaj ktoś jest. Dzień dobry. Gdzie oni wszyscy śpią? Takie moje pytanie. Bo oni muszą gdzieś spać, nie? Czy wiedźmini nie śpią? Nie, no wiedźmini śpią. A gdzie oni są? A cholera wie. Nie wiem, w bibliotece ktoś jest? Może... No kurda nie, właśnie nie. Schody do pokoju Triss. No może pokój, nie wiem. Tam jest Eskel. Dobra, można z nim pogadać w każdej chwili. Fajnie, że jest. Przynajmniej mogłem go gdzieś znaleźć. Nie tak jak niektórych,
Tam są drzwi jeszcze. Może tu ktoś jest? No kurde, nikogo tu nie ma. Ludzie. No tu jest szafka jeszcze jakaś nieprzeszukana. Jakim cudem ją ominąłem? Nie wiem. Nic, już nic. Dalej. Może Eskel ma mi coś ciekawego do powiedzenia? Nie wiem, może ma prezent dla mnie przyjacielski jakiś. Nie mam pojęcia, może pokój wieczorny jeszcze sprawdzimy. Eskel, w ogóle ja się zastanawiam, co mu się stało w ryj, no bo to jest... O, Lambert, witaj. No to jednak oni są tutaj, wszyscy. Witaj ponownie. Co sądzisz o bandytach? To byli jacyś amatorzy. Gdyby nie wsparcie maga i przerazy, załatwilibyśmy ich z zawiązanymi oczami. Jednak mieli maga i przerazę. Zabili Leo i okradli nas. Masz rację, wilku. To poważna sprawa. Musimy ich dopaść za wszelką cenę. Oj, wiem. Leo powiedział, że prawie cię pokonał. Kiedy nadeszła ta piekielna burza, ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu. W pewnym momencie tak mi szarpnęło medalionem, że prawie spadłem. Smarkacz to wykorzystał. Miał potencjał. Potem zjawiła się Marigold, cała roztrzęsiona. Bredziła, że mamy iść śladami Gonu, że to ważne i tym podobne. Wesemir się zgodził. Zawsze miał do niej słabość. Resztę znasz. Nie lubisz Triss? Za bardzo zadziera nosa. Opowiedz o stylach walki. Istnieją trzy style tradycyjnej szermierki oraz ich odpowiedniki opracowane specjalnie na potrzeby walki z potworami. Powiedz więcej o tradycyjnej szermierce. Kaer Morhen to szkoła wilka. Staruszek Wesemir zawsze chciał, żebyśmy zostali nie tyle magami, co przede wszystkim wojownikami. Chociaż znaków też się uczymy. No ale do rzeczy. Istnieją trzy style walki, którymi posługują się Wiedźmini. Addan Enye, czyli ognisty tancerz. Dla uproszczenia nazywamy go stylem szybkim. Wiroledański Nef de Feine Gledyf, czyli styl grupowy. I wreszcie temerski diabeł, uwielbiany przez landsknechtów i innych mocarzy. Czyli inaczej styl silny. O którym opowiedzieć? O żadnym, bo już tam wam opowiedziałem przecież, nie? Zmieńmy temat. Jak chcesz. O stylach walki nie będziemy już gadać, bo to są style walki mieczem srebrnym są analogiczne do tych stylem stalowym. Więc nie ma sensu tłumaczyć ich po prostu. Calcium Equum następne, no to ładnie. Zawsze to jakiś dodatkowy składnik, przydatny. Eskel, witaj, masz coś ciekawego do powiedzenia? Nie chciałem cię odepnąć, przepraszam. Potrzebujesz czegoś, wilku? Mam kilka pytań. Słucham. O matko. Możesz powiedzieć mi coś o eliksirach? Bazą alchemiczną jest alkohol. Im lepszy... Dobra, to było, to już wam mówiłem. Widzę, że dobrze się tu czujesz. Zawsze wolałem zbrojownię od laboratoriów alchemicznych. Wesemir, mimo iż zawsze powtarzał, jak ważne są eliksiry, nie zna się na tym najlepiej. W końcu jest instruktorem szermierki. Stara się nam przekazać wszystko, czego go nauczono. A to było parę ładnych lat temu. Ja nie lubię się paprać w tych wszystkich proszkach, grzybkach i innych świństwach. Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Triss? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazaliśmy Triss laboratorium. A ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu. Jeszcze przed bitwą. Wesemir powie ci więcej na ten temat. Myślisz, że Triss nie wykorzystała swojej magii, żeby dostać się do laboratorium? Szanuję nasze sekrety. Poza tym wiele dla nas zrobiła. Dla ciebie. Mówiąc krótko, ufam jej. W takim razie nie rozumiem, czemu nie pokazaliście jej laboratorium. Triss chciałaby wykorzystać nasze sekrety, żeby czynić dobro, leczyć ludzi i tym podobne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jednak to nie takie proste. Znasz historię o gnomie Alfredzie Nablu? Eskel, straciłem pamięć. Jak wszyscy z jego rasy, był niezrównanym wynalazcą. Po wielu latach pracy odkrył materiał o niesamowitych właściwościach. Miał on służyć głównie do prac w kopalniach i kamieniołomach. Alfred, mimo że niewątpliwie był geniuszem, nie przewidział, do czego jeszcze może posłużyć jego wynalazek. Dynamit. Inni szybko skojarzyli, że substancja wyrywająca z ziemi najtwardsze kawały granitu może też burzyć mury zamków. Byli też tacy, którzy zastanawiali się nad wykorzystaniem jej w walnej bitwie. Rozumiem, do czego zmierzasz. Co się stało z Alfredem i jego wynalazkiem? Czarodzieje nie dopuścili do rozpowszechnienia tego cudu. Alfred popełnił samobójstwo, a jego pracownia spłonęła.
Ładnie. Magiczną burzę, dobra. To już jest takie średnio przydatne, bo to częściowo wam o tym mówiłem, o próbach. Jeszcze trochę doczytam, żeby wam przekazać wszystko, co potrzebne. Po prostu na następny odcinek albo na jakieś dalsze odcinki. Więc co, idziemy do Triss, nie? Idziemy jej dać lekarstwo, bo ona w sumie umierająca jest. To warto by było do niej najpierw zajrzeć, ale... Pójście do niej uruchamia pewne zdarzenie fabularne, więc ja chciałem na razie ze wszystkimi pogadać, ale to już jest ogarnięte, więc możemy jej cisnąć do Triss. Odcinek jest dosyć długi, ale myślę, że można sobie pozwolić na tego typu rzeczy. Prawda? Prawda. Witaj, Triss. Pomóc ci? Dobra. Trzeba ci sprezentować pewno takie jedno cudo. Czekaj chwilę. Kajto ja miałem teraz. Chleb, kozie mleko. Poczekaj. A tu jest. Masz. Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Kobito, jeszcze jak? Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście, nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Vesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Nie ma nic do wybaczania. I bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. Hu, 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 hu. Mamy pierwszą kartę. Jakby zbieranie kart w tej grze też jest dosyć ciekawe. Nie da się zebrać wszystkich możliwych, niestety. Geralt, byłeś wspaniały. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Vesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba, że chcesz o coś spytać. Który obrabował laboratorium, przywrócić mi pamięć, konsekwencja z kradzieży. O konsekwencjach się dowiecie później. Znaczy, później w fabule to będzie wyjaśnione, więc nie ma sensu tego teraz pałkować. Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Nie wiem. Musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Jak duża szansa? Naprawdę trudno powiedzieć. Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Geralt, możemy już iść? Idziemy. Ruszajmy. Nie dajmy Vesemirowi czekać. Chodźmy więc. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód.
Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia. Bandytom udało się ukraść strzeżone od wieków wiedźmińskie tajemnice. Zerikański czarodziej okazał się zbyt potężny nawet dla Triss Merigold. Wiedźmini ruszyli na poszukiwania. Klasycznie, w cztery strony świata. Geralt z Rivii udał się na południe, do Wyzimy. Kurde, te obrazy jeszcze, ja pierdzielę, to tak fajnie wygląda. Obrzeża Wyzimy. Karolino, rozdział pierwszy. Jestem zmęczony. Już niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? Alvin, zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! Co jest? Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Geralt, Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś. Ratunku! Nie! 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 Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój! Nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! Otwórz to bramę do ciężkiej cholery. No i po robocie. Byś kurna wcześniej to bramę imbecylu otworzył, to by jeszcze żyła. Kurna, ty jesteś cymbał do potęgi piątej. Albo jeszcze większej. Takiego jak ty głupiego to ze świecą szukać, naprawdę. Co to było? Ani chybi magia. To bestia! Geralt! Oto nadchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Neyret. Czas końca.
Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co ci tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Ciii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Nie, nie teraz. Bywaj. I tak cię znajdę, będę wiedział, gdzie jesteś, także zapytam cię o coś, co jak będę potrzebował w karczmie. Na ten odcinek to wszystko. Ja wiem, że długi odcinek, ale jeden musi taki być. Chciałem tą fabułę tak pieprznąć do przodu, żeby od czegoś zacząć w tej serii i faktycznie od czegoś już zaczynamy. 50-minutowy odcinek to niwki i pierdział. Chyba jeden z dłuższych, jakie ostatnio nagrałem, ale okej. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was do mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.